pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wiem, że dzisiaj jest 1 listopad, czyli Wszystkich Świętych, więc jeżeli spędzacie dzisiejszy dzień bardziej z rodziną, bardziej refleksyjnie, no to może przełóżcie oglądanie tego vloga na popołudnie, ale dziś wybieram się do wschodniego Londynu, a właściwie też do centralnego, bo wybieram się do osiedla brutalistycznego Barbican, do Barbakanu. Bardzo mnie taka architektura interesuje i ogólnie dziwię się, że do tej pory tam jeszcze nie dotarłam. Ale wiecie, najpierw w Londynie odhacza się takie turystyczne najbardziej atrakcje, potem chce się więcej i ja dzisiaj właśnie mam zamiar całe osiedle i centrum sztuki, też tam jest Barbican, odwiedzić i również jeszcze mam zamiar pochodzić po Shoreditch i Brick Lane, czyli będzie, mam nadzieję, sztuka, architektura, graffiti i będzie fajnie. Niestety stąd mam godzinę drogi, tak mi apka pokazała i muszę się kilka razy przesiadać, więc zanim tam dotrę, to będzie mała londyńska metro odyseja, ale już nic nie mówię, tylko lecę i strasznie się cieszę na dzisiejszy dzień. Dobra, zobaczcie na tablicy, nie wiadomo na co będzie train za minutę jechał. Jest check front of train, żeby zobaczyć, w którą to stronę, dobra. Jestem w Barbican, za mną, jak widzicie, coś bardzo surowego, dlatego że jest to osiedle mieszkalne i centrum sztuki, które jest modelowym osiedlem brutalizmu. Brutalizm to jest styl w architekturze, który zapoczątkował Le Corbusier, czyli bardzo słynny francuski architekt. I całe to osiedle, tu normalnie mieszkają ludzie, ale jest też centrum sztuki, jest też szkoła, jest kilka różnych rzeczy. Wygląda po prostu, powiem wam, jak wyjęte z jakiegoś filmu, wygląda kosmicznie. Ogólnie brutalizm, słowo brut, oznacza w języku francuskim surowy i tak właśnie te wielkie, takie groźne i ciężkie budynki wyglądają. Mi się taka architektura bardzo podoba i ogólnie, jeżeli jesteście z Wrocka, a ja jestem, zawsze lubiłam sedesowce i galeriowiec, ten przy Sky Tower, a sedesowce wiadomo, nad Odrą, albo o, akademiki, kredka i ołówek, to są właśnie budynki w stylu brutalistycznym, reprezentujące brutalizm. Notabene galeriowcy ostatnio nad Odrą odnowili i całkiem nieźle wyglądają. I wiedziałam, że coś mnie tam z tym stylem łączy i wiedziałam również, jak się tylko dowiedziałam, że takie osiedle tutaj jest i że ogólnie takie centrum tutaj jest, centrum Londynu, wiedziałam, że muszę je odwiedzić. Także ja teraz napawam oczy i serce, bo bardzo mi się tu podoba, już od pierwszego wejrzenia. Wybieram się na długi spacer. Chodźcie ze mną. To mówiłam, bo z emocji już nie pamiętam, ale tutaj w Barbican był kręcony teledysk The Chemical Brothers Go. Jak go nie widzieliście, a chcecie dowiedzieć się, jakie to są klimaty, to koniecznie go, tutaj wyskoczy wam adnotacja, koniecznie go sobie włączcie. Właśnie usiadłam sobie tutaj na środku, na takim skwerku. Przesiadłam sobie na chwilę na kamyczku. Zaraz wejdę do tego centrum sztuki, bo tutaj jedna z was dała mi cynk. Dokładnie 2 dni temu została otwarta wystawa o modzie. The Vulgaire się nazywa, czyli też będzie o wulgarności, o różnych zmianach. Jestem ciekawa, czy będzie można coś filmować, bo wybieram się za chwilę na pewno. Jeszcze chwilę tu posiedzę, żeby porozkoszować się tym widokiem. I kierunek Centrum Sztuki Barbican.
Już jestem po wystawie. Powiem Wam, że niestety jak zwykle nie można było ani filmować, ani robić zdjęć, nic. Ale wystawa jest bardzo dobra. Jest ona poświęcona wulgarności w różnych kontekstach, z różnych lat, o różnym znaczeniu. Od znaczenia takiego, z jakim my kojarzymy bycie wulgarnym, po znaczenie takie, że wulgar to byli po prostu to było coś zwykłego, to było coś takiego pospolitego. I naprawdę świetna wystawa, strasznie dużo ubrań od couture, Dior od couture, Lacroix od couture. Te kiecki, wiecie, macie na wystawienie ręki dosłownie, bez żadnych szyb i widać, jak te rzeczy z wysokiego krawiectwa są zrobione i to jest niesamowite, bo no widać, jakie to jest rękodzieło. Ogólnie też jest na tej wystawie bardzo dużo takich rzeczy, powiedziałabym, dziwnych i również wulgarnych w takim znaczeniu właśnie też obscenicznych, albo takich, gdzie ta moda tak naprawdę na co dzień, troszkę sobie przystanę na chwilę, z tą wulgarnością bardzo gra. Jest na przykład świetna sukienka z paznokci zrobiona, to znaczy z takich sztucznych tipsów, albo America Tracu, spódnica z ołówków. Nie, naprawdę świetna wystawa, jest bardzo wiele eksponatów, świetny gift shop. W shopie mogłam już filmować, więc tam ponagrywałam. Są różne serie zrobione specjalnie pod wystawę, tak jak to w Londynie jest, w tych gift shopach wystawowych. Także jeżeli będziecie w Londynie, to zajdźcie tutaj do Barbicanu ogólnie, bo jak widzicie, jest to bardzo ciekawe miejsce. Takie pod względem architektonicznym, historycznym, kulturalnym. Warto tutaj chociaż na 2-3 godzinki sobie przyjechać, pochodzić. I powiem Wam, że mi się bardzo tutaj podoba. I zaczynam się zastanawiać, czy czasem South Bank nie zmienię mojego ulubionego miejsca na Barbican. I gdybym miała mieszkać, to chyba tutaj na jakimś apartamencie, najlepiej na jakimś wysokim piętrze, bo podejrzewam, że widok tutaj z tych pięter jest niesamowity i rozpościera się na cały Londyn, na centrum, na wszystko z tych penthouse'ów tutaj. Także ja jestem zachwycona. Powiem Wam, że strasznie się cieszę, że w końcu tu przyjechałam, bo nie dość, że super dzielnica, wiecie, że się architekturą interesuje, także bardzo mi się ona podoba, ale jeszcze do tego właśnie ta wystawa modowa, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ona trwa kilka miesięcy, także jak będziecie, to naprawdę Wam ją polecam. A teraz już, żeby jeszcze tutaj odwiedzić coś w okolicy, wychodzę, opuszczam Barbican, trochę nie chcę stąd wychodzić, no ale czas iść dalej. I teraz obieram kierunek Shoreditch i Brick Lane, czyli będzie street art i będą też bardzo fajne londyńskie klimaty, także idziemy. Idę kierunek Shoreditch, ale powiem Wam, że tutaj ostatnio jak chodziłam też, jak byłam w lutym na zaproszenie klinik, bo musiałam tu poznajdywać różne rzeczy i tutaj są takie klimaty jak z serialu Luther. Kilka z Was po snapku moim zadawało mi pytanie, czy ja widziałam Luther serial i czy się nie boję tu chodzić, bo tu jest jak z Luthera i ja nie widziałam. I potem jak przyjechałam do Polski, przyleciałam z powrotem, to zaczęłam oglądać i mówię, o kurczę, tu byłam, na tej ulicy, gdzie ją zamordowano, byłam, na tej ulicy, gdzie zaginęła, byłam. Jeżeli ogólnie lubicie londyński klimat i również takie seriale kryminalistyczne, takie bardziej detektywistyczne, to koniecznie sobie Luthera obczajcie. Bo właśnie on, mi się wydaje w ogóle, że akcja tego serialu dzieje się na Shoreditch, czyli już tutaj i na Brick Lane, jest tak mroczno i takie właśnie dużo cegieł jest. Fajny klimat serialu, aczkolwiek teraz te ulice mi się tylko z tymi morderstwami kojarzą. I już jestem, Shoreditch i kreatywne klimaty, nawet kubły na śmieci są krowami tutaj, ale już czuć tutaj tą kreatywną atmosferę. I w którą teraz stronę pójdę? Chyba już zostawię GPS i zacznę po prostu chodzić tak o.
idę, patrzę, a tu taka otwarta przestrzeń w ulicy z plakatami. Patrzę, co to jest, a to jest wystawa, 40 lat plakatów. Chyba wejdę, zobaczymy, co tu jest. I już jesteśmy na Shoreditch High Street, tam jest Liverpool Street, tutaj jest Boxy Park, czyli te takie pop-up shopy, ale widzicie przed chwilą, tak jak było, look right, racka, nic nie jedzie, mimo czerwonego światła można iść. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, tutaj można chodzić na czerwonym świetle, tylko trzeba zwrócić uwagę, czy nic nie jedzie. To nie jest tak jak u nas karalny mandatem. W każdym razie ja idę teraz popatrzeć sobie, jakie są tutaj pop-up shopy, bo one się zmieniają co jakiś czas. No i widzicie, jak to jest w Londynie. Idziecie, a tu nagle otwiera wam się galeria na ulicy, tak jak byłam przed chwilą, super wystawa plakatu. Nigdy nie wiadomo, co tu się zdarzy. I ogólnie idę. I tutaj gdzieś powinien być taki zarąbisty jeż, a jest tu, widzę, dobra. To już wam pokazuję jeża. Jeż jest jednym z najsłynniejszych tutaj street artowych dzieł. I tutaj idą ludzie. Przed chwilą oni stali bliżej jeża, bo można sobie wykupić. Nawet zastanawiałam się na dzisiaj, czy tego nie zrobić, ale w końcu zrezygnowałam, bo bałam się, że się nie wyrobię na konkretną godzinę. Można sobie wykupić takie wycieczki 3-godzinne, gdzie przewodnik oprowadza was właśnie po Shoreditch Street Art. To jest w ogóle bardzo ciekawe, opowiada o historii wszystkich, całej tej tutaj sztuki ulicznej. No i może następnym razem na coś takiego się skuszę. Zobaczymy. Ogólnie polecam wam tutaj tę ulicę, to jest Red Church Street, ona się ciągnie prosto aż do głównej ulicy i tutaj macie mnóstwo małych buticzków, projektantów z wyposażeniem wnętrz, kawiarenek, jakieś słodyczarnie, no dużo takich osobliwych rzeczy i myślę, że tutaj możecie znaleźć coś interesującego dla siebie. I Red Church Street, o którym mówiłam przed chwilą, tutaj się przecina z Brick Lane, czyli ze słynną ulicą pełną vintage shopów, małych sklepików, takich vintage marketów również. Coś bardzo ciekawego, zwłaszcza w weekend. Ja jestem w tygodniu, więc teraz nie będzie się tu tyle działo, ale z chęcią się tą ulicą przejdę. Tylko dojdziecie na Brick Lane, to koniecznie idźcie do tych sklepów vintage'owych, Vintage Rocket. Tam jest też Vintage Rocket, a w środku jest The Laden Showroom. The Laden Showroom to są angielskie młode marki. Bardzo fajny showroom, z rzeczami w dobrych cenach. I oczywiście musiała przyjechać straż pożarna, jak ja to nagrywam. Ale w każdym razie tej ściany Brick Lane nie omincie, bo jest bardzo fajna. Idę wzdłuż Brick Lane i właśnie mnie olśniło, że ciekawe, czy nazwa Brick Lane wzięła się w cegieł, bo bricks to są przecież cegły. Bo tutaj ona jest bardzo ceglasta, ta ulica, tak teraz myślę. Ona jest taka długa, wąska, widzicie, no, interesująca. Komuś może się podobać taki klimat, komuś nie. Ale kto wie, czy te brick to seryjnie nie są cegły. I już prawie ostatnia rzecz, czyli Old Spitalfields Market z 1893 roku. Akurat ja jestem tutaj na bocznej alejce, ale on jest niedaleko Brick Lane i Shoreditch właśnie i też niedaleko Liverpool Street, także ja się rozglądam i patrzę, jakby tutaj od tyłu do tego marketu wejść. Ja mówiłam o nich w ostatnich, nie w ostatnich, w jednych smaczkach z Londynu i jeżeli będziecie w tej okolicy, to zajdźcie tutaj, bo tu jest wiele, akurat od tej strony są ekskluzywne marki, ale od przodu są różne mniejsze marki, również projektanci na przykład, tacy jakieś vintage stoiska i tak dalej, tutaj też można zjeść, właśnie już sobie wchodzimy. I tu jest akurat część jedzeniowa, ale obok jest zaraz z vintage'owymi rzeczami do domu, z ubraniami, z rękodziełem. Są różne stoiska, także bardzo fajna rzecz.
i z Old Spitalfields Market wychodzicie również na bardzo klimatyczną, fajną ulicę, już prawie że city w tle. Za mną niedaleko jest Liverpool Station, bardzo duży dworzec, gdzie łatwo właśnie na tutaj, do tego marketu i ogólnie na Brick Lane albo na Shoreditch sobie dojechać. Jeżeli byście chciały, nie tak jak ja, Barbican i ta dzielnica, tylko po prostu, to wysiadacie na Liverpool Street i po prostu sobie tutaj gdzieś chodzicie. I ja tutaj w tym momencie też już zakończę, będę biegła do metra, teraz są godziny szczytu, więc podejrzewam, że będę jechać do domu lekko godzinę, jak nie w ogóle dłużej. Chociaż mam nadzieję, że to będzie godzina. I jak coś, to mam coś małego z wystawy, kupiłam sobie książkę, ale ją może pokażę po prostu kiedy indziej, także ja się zbieram. Mam nadzieję, że ten vlog z tych dwóch, trzech miejscówek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro w kolejnym moim vlogu. Pa!